czterech zawodników stanęło do pojedynku po 100 tysięcy złotych, jednak dla odpowiedź nie chodzi o ani pociągnąć za spust. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w grze. Jeśli nie, nie zdążysz się nawet pożegnać, czyli pierwszy błąd może być tym ostatnim. Oto rosyjska ruletka. Andrzej Chlewski, Kutaszewicze, województwo harareńsko-ostrakańskie, pracownik fizyczny. Damian Eleszewski, Warszawa, województwo mazowieckie, Polska, pracownik wykwalifikowany, mechanik. Tefleusz Kotański, Zadupolice Śląskie, województwo baramineńsko-zadupolico Śląskie, Wirginia Zachodnia, uczeń MAGA. Adriana Skara-Sandas, Sarasalandtown, województwo centralno-sarasalandzkie, Zjednoczona Republika Sarasalandii, firmowiec bankowy i inwestor pracownik. Jedynym człowiekiem, który będzie dziś stał na bezpiecznej zapadni, jest Edward Herdewski. Dobry wieczór. Witamy w pierwszym odcinku rosyjskiej ruletki. W grze, której zasady są bardzo proste. Albo znasz odpowiedź na pytanie i wygrywasz pieniądze, albo jej nie znasz i wpadasz do dziury. Przed nami trzy ekscytujące rundy. Czterech zawodników stoi na zapadniach i tylko jeden z nich wejdzie do finału i tam będzie miał szansę zagrać o 100 tysięcy złotych. Wcześniej jednak musi wyeliminować pozostałych rywali, pozbawiając jej gotówki i twardego gruntu pod stopami. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Czy jesteś gotów, panie Andrzeju? Tak, panie Damianie. Tak, panie Tefleuszu. Tak, dam radę. Panie Adrianasie? Jestem na tak, ale obiecuję, że spełnię marzenie. No to możemy zaczynać. W pierwszej rundzie mamy 6 pytań. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli, odpuści nas wtedy wcześniej i przejdziemy do rundy drugiej. Każdy z zawodników otrzymuje teraz po 100 zł i taka jest stawka za każdą dobrą odpowiedź w tej rundzie. Z każdym kolejnym pytaniem rośnie liczba aktywnych pól o 1, by w piątym pytaniu osiągnąć 5 pól. Wylosuję teraz zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Panie Damianie, pan wybierze osobę, który odpowie na pierwsze pytanie w tej rundzie z kategorii literatura polska i mamy jedną uruchomioną zapadnię. W którym roku powstała Balladyna? Kto zna z tej powieści, a kto nie zna? Na pewno wybiorę pana Adrianasa. Panie Adrianasie, czy jesteś gotów na te pytanie z literatury polskiej? Tak. Jestem gotów. Panie Adrianasie, oto trzy warianty odpowiedzi. 1847, 1834, 1863. Odpowiadam, że zostało wydane w 1834 roku, więc zaznaczam wariant pierwszy. To prawidłowa odpowiedź. 100 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz ma aż 200 zł. Czytam następne pytanie z kategorii Historia Francji i mamy dwie uruchomione zapadnie. W którym roku Filip IV Piękny został królem? Na pewno wyznaczę pana Tefleusza, bo zna się na historii. Panie Tefleuszu, oto trzy warianty. 1273, 1285, 1248. Stawiam, że to jest 1285 rok. To prawidłowa odpowiedź. 100 zł trafia na konto pana Tefleusza i teraz ma aż 200 zł. Czytam następne pytanie z kategorii Historia Kościoła i mamy trzy uruchomione zapadnie. Jak nazywa się człowiek, który stworzył indeks ksiąg zakazanych? Wybieramy pana Andrzeja, panie Andrzeju, a teraz czytam trzy warianty od Paweł II, Paweł IV, Paweł VII. Papież Paweł IV zainicjował ten indeks w 1559 roku, więc stawiam drugi wariant. To prawidłowa odpowiedź. 100 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz ma aż 200 zł. Czytam następne pytanie z kategorii Demografia i mamy cztery uruchomione zapadnie. Ile mieszkańców żyje w Ameryce Południowej rok 2000? Kto zna demograficzne na te pytanie z Ameryki Południowej? Wyznaczę pana Damiana. Panie Damianie, oto trzy warianty.
349,1 miliona, 384,2 miliona, 331,7 miliona, stawiam na wariant pierwszy, czyli 349,8 miliona mieszkańców. To prawidłowa odpowiedź. 100 zł trafia na konto pana Damiana i teraz ma aż 200 zł. Czytam następne pytanie z kategorii fizyka i mamy 5 uruchomionych zapadni. Jaki jest wzór obliczeniowy ma elektronowolt? Wyznaczę pana Adrianasa. Dobrze, panie Adrianasie, oto trzy warianty. 1 elektronowolt 1,6 razy 100 biliardowych dżuli. 1 elektronowolt 0,8 razy 100 bilionowych dżuli. 1 elektronowolt 1,6 razy 10 tryliardowych dżuli. Wyznaczam pierwszy wariant. To jest dobra odpowiedź. 100 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz masz 300 zł. Teraz czytam ostatnie pytanie w tej rundzie z kategorii fizyka elektronowa, ale dalej z 5 aktywnymi zapadniami. Czytam ostatnie pytanie w tej rundzie. Ile wynosi długość fali promieniowania emitowanego przez atomy, w których elektrony przechodzą między poziomami 107 i 106, więc dam szansę odpowiedzieć pana Damiana. Panie Damianie, oto trzy warianty odpowiedzi. 6,3 cm, 5,5 cm, 5,3 cm, stawiam na 5,5 cm, tak jest. 100 zł, trafia na konto pana Damiana i teraz masz 300 zł. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy pierwszej, oto stany konta. Andrzej i Tefleusz mają po 200 zł, a Damian i Adrianas po 300 zł, a tylko trzech zawodników może wejść do rundy drugiej, dlatego wylosuję zawodnika, który odpadnie z gry. Pan Damian niestety został wyeliminowany z programu. Drodzy zawodnicy, zgodnie z zasadą teleturnieju, każdy zawodnik, który odpadnie z gry z dowolnym stanem konta, to zostanie podzielony przez konkretną ilość zawodników. A więc po pierwszej rundzie jest trzech zawodników, więc wszyscy dostaniecie po 100 zł za eliminację Damiana, który miał 300 zł. Zakończyliśmy rundę pierwszą rosyjskiej ruletki. A teraz zapraszamy na rundę drugą. W drugiej rundzie mamy tyle samo pytań i prawdopodobnie nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy trzeciej. Za każdą prawidłową odpowiedź w rundzie drugiej dostaniecie po 200 zł. Oto stany konta przed pytaniami. Andrzej i Tefleusz mają po 300 zł, a Adrianas ma przewagę ze stanem konta aż 400 zł, a więc Adrianas zgodnie z zasadami zaczyna wyznaczać zawodników po raz pierwszy. A więc czytamy pytanie z kategorii matematyka i mamy jedną uruchomioną zapadnię. Jedna drożdżówka ma 265 kilokalorii, a jeden gruby kawałek makowca 145 kilokalorii. O ile procent więcej kalorii ma drożdżówka, a o ile procent mniej kalorii ma kawałek makowca? Wyznaczę pana Andrzeja. Panie Andrzeju, oto cztery warianty. 154% i 71,5%, 89,3% i 44,7%, 72% i 43,1%, 82% i 41%. Stawiam wariant 89,3% i 44,7%. To prawidłowa odpowiedź. 200 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz ma aż 500 zł. Teraz czytam kolejne pytanie z kategorii nauka i osobliwości i mamy dwa uruchomione zapadnie. Który zawód miał Leonard Euler żyjący w latach 1705-1783, urodzony w Bazylei w dzisiejszej Szwajcarii? Mogę wybrać pana Adrianasa. Dobrze, panie Tefleuszu, oto cztery warianty. Biolog, astrofizyk, teolog, chemik, ksiądz, historyk, matematyk, astronom, fizyk.
elektronik, geograf, podróżnik. Kurczę, niestety nie wiem na tą odpowiedź. Strzelam pierwszy wariant, czyli biolog, astrofizyk, teolog. Panie Kepleuszu, niestety, prawidłowa odpowiedź na to pytanie to matematyk, astronom, fizyk. Panie Tefleuszu, 300 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz masz 800 zł. Panie Tefleuszu, gramy w rosyjską ruletkę z dwoma uruchomionymi zapadniami, więc masz szansę przeżyć ten pojedynek. Zostajesz, panie Tefleuszu. Czy my się znamy z programu Rżni i Pawiana na telewizji z Wirginii Zachodniej z 1998 roku? Oczywiście. Ile udało się rżnąć pawianów w tym okresie? 51 pawianów. Ile udało się coś panu wygrać? 15 600 zł. No to pięknie, panie Tefleuszu. Jak twoi znajomi ocenili pana grę? Oglądali, oczywiście. Oglądali, oczywiście, żaden mężczyzna, niezależnie czy z rasy wormsowców jod czy człowiekowatej, oglądali teleturnieje, ale w ciągu 15 minut dostałem 11%. Ja myślałem, że pan powie, że żaden wormsowiec czy człowiek nie przyzna się, że ogląda seriale, anime typu Pokémony z Pikachu, który za dwa dni ma lecieć odcinek Wielka Miłość Pokémon z serii Przygody na Pomarańczowych, lub rżnie pawiana dla przyjemności z polowania na te okazy. To jest nieprawda. Nieprawda absolutnie. Teraz czytam pytanie Z kategorii Literatura Świata i mamy 3 uruchomione zapadnie. Której akcji rozgrywa się w powieści Stepy Amerykańskie? Wybiorę pana Adrianasa Z. Panie Adrianasie, oto 4 warianty odpowiedzi. Akademia Weltona i okolice Vermonta, Akademia Oksfordzka i okolice Londynu, Akademia Warszawska i okolice Warszawy, Akademia Hejdara, Alijewa i okolice Baku. Stawiam, że to Akademia Weltona i okolice Vermonta. Tak jest. 200 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz ma 600 zł. Teraz czytam 4 pytanie w tej rundzie z kategorii osobliwości literatury polskiej i mamy 4 uruchomione zapadnie. Ile lat żył Jan Lechon? Kogo wyznaczasz do tej gry? Wybiorę pana Andrzeja. Panie Andrzeju, oto 4 warianty. 64, 51, 57, 46. Niestety, nie znam się z tej kategorii, przykro mi. Zostało 3 sekundy. Czas minął, panie Andrzeju. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to 57 lat. Panie Andrzeju, Jan Lechon urodził się 13 marca 1899 roku, a zmarł 8 czerwca 1956 roku w wieku 57 lat na 20 dni przed poznańskim czerwcem. Panie Andrzeju, 800 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz masz 1400 zł. Panie Andrzeju, gramy w rosyjską ruletkę z 4 uruchomionymi zapadniami. Zostajesz, panie Andrzeju, teraz czytam 5 pytanie w tej rundzie z kategorii chemia i mamy 5 uruchomionych zapadni. Ile wynosi pH kwasu solnego? Wybieramy pana Tefleusza. Panie Tefleuszu, oto 4 warianty odpowiedzi. 4, 8, 2, 6. Stawiam na odpowiedź 2. To prawidłowa odpowiedź. 200 zł trafia na konto pana Tefleusza i teraz ma 200 zł. Teraz czytam ostatnie pytanie z tej samej kategorii chemia z zachowaniem 5 aktywnych pól. Oto ostatnie pytanie z kategorii chemia. Ile atomów ma haf? Wyznaczę pana Andrzeja. Panie Andrzeju, oto 4 warianty odpowiedzi. 64, 73, 84, 72, 64 to Europa, 73 tantal, 84 to polon, a 72 to haf. Więc oznaczam 4 wariant, czyli 72. To prawidłowa odpowiedź. 200 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz ma 200 zł. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy drugiej, oto stany konta.
Andrzej i Tefleusz mają po 200 zł, a Adrianas ma 1400 zł. Pan Adrianas jest najbogatszym graczem, więc to on wyznaczy do wyeliminowania dwóch zawodników z gry. Panie Adrianasie, masz 1400 zł, zanim pociągniesz za spust. Powiedz, czy się zajmujesz? Od 15 lat pracuję w firmie budowlanej w Śródmieściu Sarasaland Town i tu dobiłem interes. Zarobiłem 4 miliardy złotych, czyli lokalne 100 miliardów koron sarasalandzkich w ciągu całej działalności. O, to tak dużo na taką firmę w tym regionie, jak to zrobiłeś? Poprzez dobrą organizację, ostre podejmowanie ryzyka i uwierzenie w siebie w najtrudniejszych sytuacjach. A czy poznałaś pani księżniczkę Daisy? Nie wiem, ale pokażę ją w trzeciej rundzie. Dobrze, panie Adrianasie, zanim zagramy w rosyjską ruletkę, masz wybór między Andrzejem a Tefleuszem. Kogo wyznaczasz do eliminacji z tego programu? Wyznaczę pana Tefleusza. Dlaczego tak sądzisz? Ponieważ za mało garnie się do odpowiadania na pytania po złej odpowiedzi po drugim pytaniu. A pan Andrzej, zostawię tego zawodnika, bo dopiero się rozkręcam. Dobrze, panie Adrianasie, gramy w rosyjską ruletkę, a więc wszystkie pola graczy zostało uruchomione. Gramy. Kamehameha Tefleuszy. Pan Tefleusz został wyeliminowany z gry. Pan Tefleusz miał na stanie konta 200 zł, a więc obaj dostaniecie po 100 zł po eliminacji pana Tefleusza. Zakończyliśmy rundę drugą rosyjskiej ruletki, a więc zapraszamy na rundę trzecią, który zadecyduje, który z dwóch zawodników, czyli Andrzej i Adrianas, zagra w finale o 100 tysięcy złotych. Czas na rundę trzecią. W trzeciej rundzie mamy tyle samo ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do finału i jeden z zawodników będzie miał szansę zagrać 100 tysięcy złotych. Za każdą prawidłową odpowiedź dostaną po 300 zł. Pamiętajcie, że możecie stawić samego siebie za każdym razem aż do 6 pytania. Oto stany konta. Andrzej ma 300 zł, a Adrianas aż 1500 zł, a więc Adrianas będzie miał wybór wyznaczyć siebie albo przeciwnika. A więc czytam pierwsze pytanie z kategorii historii Rosji i mamy jedną uruchomioną zapadnię. W jakiej grupie spiskowców i w którym roku zamordowała Grigorija Rasputina? Możesz stawić pana Andrzeja lub samego siebie, jaka jest decyzja? Na pewno stawię siebie. Oto cztery warianty odpowiedzi. Nazistowska, 1933 arystokratyczna, 1916 komunistyczna, 1917 fanatyków katolickich, 1903. Strzelam, komunistyczna, 1917 rok. Niestety nie, arystokratyczna, 1916 rok. Panie Adrianasie, wszystko to, co zbierałeś do tej pory, 1500 zł wędruje na konto pana Andrzeja i teraz ma aż 1800 zł na stanie konta. Panie Adrianasie, chciałem coś pokazać. Jaki, panie Edwardzie, chodzi ci o księżniczkę Daisy? Powiedziałem przed pociągnięciem za spust, przed zakończeniem rundy drugiej. Mogę ci pokazać na monitorze. Tak, proszę, panie Edwardzie. Monitor sektoru Adrianasa, proszę o pokazanie zdjęcia księżniczki Daisy sprzed 2002 roku. O, ładna księżniczka, też tak sądzę. Ile ma lat? Na przykładzie tego obrazu ma około 20-25 lat, ale nieznana fluktuacja naszego uniwersum zatrzymało się w tym 1989 roku. Innymi słowy, urodziła się gdzieś w latach 1964-1970. I kiedy to się zmieni? Dopiero w 2002 roku. Dobrze, panie Adrianasie, gramy w rosyjską ruletkę z jedną uruchomioną zapadnią. Zostajesz, panie Adrianasie, teraz czytamy drugie pytanie z kategorii państwa i mamy dwa uruchomione zapadnie. O jakie terytorium są skonfliktowane Maroko? Możesz stawić pana Andrzeja lub samego siebie, jaka jest decyzja? Stawię siebie, bo chcę się zrehabilitować.
Dobrze, oto cztery warianty odpowiedzi. Sahara Zachodnia, Mauretania, Algieria, Mali, Sahara Zachodnia. Tak jest. 300 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz na 300 zł. Teraz czytam trzecie pytanie z kategorii polityka i mamy 3 uruchomione zapadnie. W którym dniu odbędzie się wybory parlamentarne na Białorusi w 2000 roku? Możesz stawić pana Andrzeja lub samego siebie, jaka jest decyzja? Stawię pana Andrzeja, oto cztery warianty odpowiedzi. 5 listopada, 12 listopada, 7 listopada, 15 listopada. Niestety, strzelam 12 listopada. To zła odpowiedź. 15 listopada. Panie Adrianasie, wszystko to co zbierałeś do tej pory i ograbiłeś w pierwszym pytaniu przeciwnika, 1800 zł wędruje na konto pana Andrzeja i teraz ma aż 2100 zł na jego stanie konta. Panie Andrzeju, gramy w rosyjską ruletkę z 3 uruchomionymi zapadniami. Zostajesz panie Andrzeju, teraz czytam czwarte pytanie z kategorii społeczeństwo i mamy 4 uruchomione zapadnie. Jak nazywa się największe miasto w Wietnamie? Możesz stawić pana Adrianasa, lub samego siebie, jaka jest decyzja? Wybieramy pana Adrianasa, panie Adrianasie oto 4 warianty odpowiedzi. Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Haiphong. Stawiam na wariant Ho Chi Minh. To prawidłowa odpowiedź. 300 zł trafia na konto pana Adrianasa i teraz ma 2400 zł. Teraz czytam piąte pytanie z kategorii polityka i mamy 5 uruchomionych zapadni. Jak nazywa się partia, który sprawuje rząd w Wietnamie? Możesz stawić pana Andrzeja lub samego siebie, jaka jest decyzja? Stawię pana Andrzeja, panie Andrzeju. Komunistyczna, partia Laosu, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Ludowo-Demokratyczna Partia Tadżykistanu, Komunistyczna Partia Wietnamu, Komunistyczna Partia Wietnamu. To prawidłowa odpowiedź. 300 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz ma 300 zł. Teraz czytam ostatnie pytanie w tej rundzie, ale dalej z 5 aktywnymi zapadniami. W którym roku zostało założone NSDAP? Możesz stawić pana Adrianasa, lub samego siebie, jaka jest decyzja? Stawię siebie, oto 4 warianty odpowiedzi. 1916, 1922, 1920, 1906, 1920 rok. To prawidłowa odpowiedź. 300 zł trafia na konto pana Andrzeja i teraz mają na stanie konta 600 zł. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy trzeciej, oto stany konta. Andrzej ma na stanie konta 2400, a Adrianas ma 600 zł. Ale uwaga, ponieważ wyczerpaliśmy wszystkie pytania w ostatniej rundzie pojedynkowe, jota tylko jeden z zawodników może wejść do finału by zagrać później o 100 tysięcy zł, dlatego wylosuję zawodnika, który straci szansę na zagranie o 100 tysięcy zł, Andrzej czy Adrianas. Pan Andrzej został wyeliminowany z gry. Panie Adrianasie, życzę ci gratulacje za dotrwanie do finału i powiedz mi jak się czujesz po tym grze. Naprawdę czuję się dobrze, i dotrwałem do końca i ja osiągnąłem inwestycje w tym programie. Gratulacje panie Adrianasie, twój stan konta jest następujący, 3000 zł to są gwarantowane pieniądze. A wiadomość dla ciebie jest taki, że w finale zagrasz w finale o 100 tysięcy zł, gratulacje. Za chwilę runda finałowa rosyjskiej ruletki, a więc zapraszamy na finał. Rozpoczynamy rundę finałową rosyjskiej ruletki. Panie Adrianasie, zapraszam do mnie.
Panie Adrianasie, masz na twoim stanie konta 3000 zł i to są twoje gwarantowane pieniądze. Panie Adrianasie, teraz szansa o 100 tysięcy złotych, aby wygrać te pieniądze, musi pan przejść przez dwie minirundy. Pierwsza minirunda trwa minutę i w tej minirundzie musi pan poprawnie odpowiedzieć na 6 pytań z 3 wariantami odpowiedzi. Jeśli to się uda, wygrasz 10 tysięcy złotych. W drugiej minirundzie polega na pociągnięciu za spust przez określoną liczbę aktywnych pól dokonanych w pierwszej minirundzie. Jeśli podejmiesz ryzyko i się uda, wygrasz 100 tysięcy złotych. Oczywiście nie jest łatwo wygrywać duże pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli pan nie zdąży, to zamiast pożegnać się z nami, będziesz mógł złożyć pozdrowienie od inwestorów z Sarasaland Town oraz księżniczkę Daisy. Panie Adrianasie, wiadomość jest taka, że to co wygrałeś w 3 rundach 3000 zł to jest kwota gwarantowana, tego pana nie traci. Czy jesteś gotów na rundę finałową? Tylko pamiętaj, że stoisz tam, gdzie druga maszyna. Tak, jestem gotów. No to gramy o 10 tysięcy złotych, odpalam wszystkie zapadnie i gramy w finałową rosyjską ruletkę. Jesteś gotów na wyzwanie? Tak. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Ile procent powietrza ma azot? 73%, 61%, 79%. 79%. Ile mieszkańców jest w Wielkiej Brytanii na rok 2000? 58,86 miliona, 62,65 miliona, 52,86 miliona, nie wiem. Dalej. Ile w skali MOXa wynosi przetopiony bazalt? 5, 8,5, 7,5, 8,5. Tak, w którym roku po raz pierwszy zadebiutował Dinar? 1986, 1989, 1981, 1981. Tak, jak nazywa się główny bohater Schulera Stanisława Mrożka, który jest uosobieniem z Łażejr? Schuler, Nowosądecki, nie, w których latach Wacław Sierpiński był prezesem Towarzystwa Matematycznego. 1924, 1927, 1932, 1937, 1928, 1930, 1928, 1930, tak, w którym roku Thomas Wilson ogłosił 14-punktowy program dotyczący organizacji powojennej Europy oraz utrzymania pokoju na świecie. 1917, 1918, 1913, 1918. Pan Adrianas nie zdążył odpowiedzieć na 6 pytań, by zdobyć 10 tysięcy złotych. Odpowiedział prawidłowo na 4 pytania i na pewno ma dobry humor, ponieważ wygrał w tym odcinku 3000 zł. Zanim zakończymy odcinek, przeczytamy parę pytań. Po pierwsze, liczba ludności w Wielkiej Brytanii na rok 2000 wynosi 58,86 miliona ludzi. Po drugie, w 1981 roku Mario po raz pierwszy pojawił się w grze Donkey Kong jako Jumpman. Jeżeli chcą z nami zagrać w rosyjską ruletkę, zapraszamy. Wyślijcie formał wiatele pod numerem 0362417777 lub formę SMS pod numer 7357 treści wpisując rosyjska ruletka. Do zobaczenia.